Poszło. Dominik Zadora po oficjalnej ceremonii ważenia. Siemanko. Przed galą Prime Show MMA 5 rozmawiałem już z Arturem Gwoździem i on powiedział, że w dobrej formie jutro wychodzi przygotowany na 100 albo nawet 110%. No tak, no tyle ile mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Tyle. Wiedziałem, że jakiś akcent w stronę dzieci też był, wbrew temu, co mówił Jacek Murański na wczorajszej konferencji. No tak, no słuchajcie, no tak jak wcześniej powiedziałem, dzieci to jest nasza spuścizna, to jest nasza przyszłość. Ja kocham bardzo moją córkę, każdy wie, jakim jestem ojcem, jakim jestem wujkiem. Że mówię, no Artur też jest dla mnie jak ojciec, mówię, wepchnął we mnie wszystko, całą swoją miłość. Jest dla mnie przyjacielem, katem, ojcem, no wszystkim, co może być. I bardzo mu serdecznie za to dziękuję. Czy według ciebie poniosło cię delikatnie na wczorajszej konferencji? Wiesz co, rozumiem emocje. Może i tak, może nie. Ludzie gdzieś to potępili. Jeżeli potępili, to posypuję głowę popiołem. Ale nie mam za to zamiaru przepraszać. To są emocje. Dużo słów padło. I nie jeden, który pisze w internecie, że to jeden mówił, mu tak naprawdę w ryj dał, nie? Delikatne zamieszanie dzisiaj na backstage'u, pytałem już Artura Gwoździa, ale on nie chciał zdradzić, co tam się wydarzyło. Może ty widziałeś, o co poszło? Wiesz co, nie wiem, co my jakieś było, właśnie my staliśmy z Arturem z boku, gdzieś tam, nie wiem, chyba się ze swoim trenerem stara, bo z kim, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja się chwilę zostaję, no. Jak przebiegło przygotowanie, może nie to fizyczne, ale mentalne, bo wiadomo, zawodowi sportowcy różnych tam psychologów i trenerów mentalnych mają. Wiesz co, nie chcę tutaj zamulać i zasmucać, powiem to tylko pokrótce, wróciłem z bardzo dalekiej podróży, naprawdę to, co ja przeżyłem, nikomu nie życzę, jeżeli chodzi o mój kręgosłup, to co przeżyłem, to co była cała otoczka, musiałem sobie z tym bardzo mocno poradzić, jestem mega szczęśliwy, że jestem tutaj, że sobie z tym wszystkim poradziłem, że dźwigłem to, bo uwierzcie mi, że no był taki moment, że naprawdę byłem bardzo zrezygnowany i właśnie ta moja córka pociągnęła mnie do góry. Czy w przypadku przegranej z tobą Kasiusz, Don Kasio Życiński straci ostatnie resztki sportu i będzie według ciebie sportowo skończony? Wiesz co, skończony to będzie freakfightowo, bo tak naprawdę on jest na wygaśnięciu. Ja wracam po kontuzji, ja nie mam nic do stracenia, on tak naprawdę ma do stracenia. To jest jego dyscyplina. On tutaj się bardzo mocno puszy, że mnie rozjebie, że to, że tamto. Zobaczymy, co będzie. No, słuchaj, mogę obiecać, że będzie na pewno dobra bitka. Mówię, Kasiusz na pewno, jeżeli przegra tą walkę, no to już nie będzie takim królem, nie? Odda pas, tym bardziej, że to nie wygra, to nie będzie wygrane na punkty, tylko na pewno będzie walka skończona przed czasem. Jeśli nie będzie mógł wtedy powiedzieć, że nie przegrał walki, nie? Pas będzie oddany, walka będzie przegrana, no to Kasiu pojedzie po prostu do domu i tyle, na emeryturę pójdzie. O co chodziło z tym pasem tak naprawdę? No bo tak, Kasiu zrobił pas sam dla siebie, ty masz pas Fenu i delikatna sprzeczka. Który pas jest lepszy? No tak, no to jest w ogóle bardzo głupie porównanie, no bo gościu, który sobie zrobił sam pas dla siebie, sam się mianował królem, mistrzem, później tego pasa nie chciał oddać, mimo że przegrał walkę, no to samo mówi za siebie. No ja niestety, biorąc walkę na Fenie, walczyłem z najlepszymi zawodnikami kickboxingu w kraju, w kategorii 77 kg, gdzie to jest najbardziej obstawiona kategoria i najmocniej. Tam naprawdę, no walczyłem z topem tutaj u nas w Polsce, tak samo na DSF-ie, tak samo zdobyłem pas mistrza Europy Federacji ISKA. Także no naprawdę w tym kickboxingu był taki moment, że byłem w tym topie i porównując takie pasy typu Fen, a typu pas króla, no to odpowiedź nasuwa się tylko jedna. A była jakaś propozycja ze strony Prime'a, żeby tą walkę zrobić, może nie w K1, może nie w MMA, ale stricte w polskim klasycznym boksie? Znaczy no, to była tylko propozycja właśnie boks na duże rękawice, no ale kibice zdecydowali, że chcą zobaczyć igrzyska, że chcą zobaczyć krwi i zdecydowali, że chcą moje rękawice, co dla mnie uważam jest na plus. Wychodzisz przygotowany na 110%, a czy oglądałeś jakieś treningi Kasiusza przed tym pojedynkiem? Wiesz co, Kasiusz jest dobrym aktorem. Oprócz tego, że jest dobrym poddymiaczem, to też jest dobrym aktorem. To, co rzuca w internet, niekoniecznie jest prawdą. Najczęściej to mija się z prawdą. Tym bardziej te jego treningi, te jego pokazywanie na worku nie pokazuje tego 100%. To jest taka bardziej dobra mina do złej gry. Czyli to jest dobry aktor, tak? Tak, jest dobrym aktorem. To trzeba mu zdać. No, ma za sobą parę tych programów telewizyjnych. Tutaj no, przez przypadek jest włodarzem w Prime'u, tak, że wzięli go do prowadzenia konferencji. Medialnym włodarzem. Jest medialnym włodarzem, dokładnie. Mówię, no ja tutaj jestem tak naprawdę nowicjuszem, jestem laikiem, bo ja dopiero wchodzę w ten świat, a on jest na samej górze, tak? Więc ja jestem tu, on jest tu, jeżeli chodzi o freakfighter. Jakbyśmy zamienili to sportowo,
no to byśmy byli tak, nie? Jeżeli chodzi o kickboxing. A między wami jest prywatnie zła krew, bo wiadomo, jak to bywa po walce na backstage'u, jedni mówią, że nie ma złej chwili, drudzy mówią, że jest, jak to jest od strony backstage'u. Wiesz co, raczej nie, ja nic do niego osobiście nie mam, nie znam go. Tak jak on kiedyś powiedział, że kolegami na pewno nie będziemy. Po walce na pewno przybiję mu piątkę i podziękuję za walkę. Mówię, no to są wszystko też, mówię, show musi być, to ja tu wcześniej powiedziałem na wywiadzie, że oprócz tej samej walki jeszcze liczy się ta cała otoczka, nawet nie wiem, czy czasami nie bardziej, nie? No muszą być te konflikty, stąd takie oglądalności, tak? Ludzie lubią to oglądać, lubią na to patrzeć, dlatego są też takie wypłaty, a nie inne, jeżeli chodzi o friki. No i mówię, no to jest bardziej medialne, nie? Teraz ten sport troszeczkę poszedł na boczne torowisko, ale powoli ten świat free fightów wchłania ten sport, no bo z czego bardzo się cieszę, no bo dzięki temu sportowcy mojego pokroju, moi koledzy po fachu będą mogli zarabiać większe pieniądze. Kiedy rozmawialiśmy bodajże podczas gali FEN, która miała miejsce pod koniec zeszłego roku, 15 października we Wrocławiu, powiedziałeś, że masz problem z kręgosłupem, będziesz miał operację. Co tam się wydarzyło, że teraz walczysz na gali free fightowej? Wiesz co, no udało, tak jak mówiłem ci wcześniej, no, że wróciłem z dalekiej podróży. Miałem tak zwany kręgozmyk, czyli mój kręgosłup tak jakby wychylał się o 100 stopni od całego pionu i żył tak naprawdę swoim życiem. I było bardzo mocne zagrożenie, że przy mocniejszym ruchu, przy mocniejszym wysiłku ta taśma w kręgosłupie może mi szczelić, no i zostanę po prostu kaleką. No i niestety trzeba było po prostu przeprowadzić operację. Mam wkręcone 4 śruby w kręgosłup i wsadzony implant zamiast dysku. Byłem operowany taką specjalistyczną maszyną, która nazywa się Da Vinci i sprowadzili doktora Pecoraro, za co serdecznie chciałbym podziękować ogólnie MD Klinik i doktorowi Turkowi, którzy mnie operowali. No i postawili mnie na nogach i dzięki nim tak naprawdę dzisiaj tutaj stoję. Przygoda z fightami to jest jednorazowy wypad dla sportowca, czy może jakaś dłuższa przygoda? Wiesz co, myślę, że jeszcze zobaczę w jakichś freakach, ale chciałbym to łączyć zarówno jako sportowiec, jako freak fighter, bo tutaj będę zarobił hajsy, a tutaj będę spełniał te swoje ambicje sportowe. I tak zawsze każdy mówi, co ty nie masz ambicji sportowych, mam ambicje sportowe, o których dowiecie się już niebawem. Daniel Rutkowski powiedział tak, po walce na Prime 3 Street Fighter, czyli niespełna dwie gale temu, 20 lat w zapasach to jest jedna walka na pramie. Czy was to nie przeraża jako sportowców? No to jaka jest prawda. Ja na przykład miałem taką jedną walkę na Babilonie właśnie, gdzie Rafał Dudek rozciął mi powiekę. Poszedłem do okulisty i pani okulistka mi powiedziała, że 2 mm niżej straciłbym oko. No to jest przerażające, nie? Że za takie pieniądze mogę stracić życie. Tutaj za takie pieniądze jednak bardziej jestem zdatny na to, żeby coś tam było ze zdrowiem niż w tych sportowych walkach, ale to jest przerażające fakt, że ciężka praca nie jest tak samo opłacalna jak walka we free fightach, no bo właśnie tutaj była ta zazdrość, nie? Ta sportowców, że dlaczego sportowcy zarabiają mniej pieniędzy, mimo że się przykładają mocniej do walk, do treningów, a tacy ludzie, którzy nie robią, którzy melanżują, biorą narkotyki, piją alkohol i jest wiesz, ta bania, i zarabiają większe pieniądze od sportowców, nie? I to była taka zazdrość, typowo właśnie, że no, zarabiają więcej, my musieliśmy oddawać więcej troszeczkę na tych treningach i no, gdzieś to bolało, ale no, teraz z czasem gdzieś tam po prostu człowiek to zrozumiał. Dominik, bardzo chętnie pociągnę ten temat jutro, na chwilę obecną musimy kończyć. Tyle ode mnie. Dominik Zadora, dziękuję. Pozdrawiam.